Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. W dzisiejszym vlogu zabierzemy Was do Karpacza. Ale jak to u nas często bywa, zboczyliśmy troszeczkę z trasy w momencie, zboczeni. Gdy zobaczyłam piękny widok i po prostu ubłagałam Rafała, żeby gdzieś się zatrzymał. Jest naprawdę pięknie, także podziwiajcie razem z nami. Sosnówka. Zatrzymaliśmy się obok takich fajnych apartamentów. Wyobrażacie sobie obudzić się z takim widokiem. Naprawdę jest niesamowite. I tuż obok, ogólnie kierunek, w którym zmierzamy, tam właśnie. Widać już Śnieżkę. Śnieżka! Trafiam palcem? Nie trafiam oczywiście. Trochę podwyższyłeś. A tutaj jeszcze mamy śnieg na szczytach. Tak, zima. Cieszę się, że vlogujemy, bo tak to takie widoki by nam uciekły. Mogłam je chociaż na trochę dłużej zatrzymać, bo mogłabym tu stać i się patrzeć. Zobaczcie to. No ja pozazdrościłam i teraz sama mam taki widok z okna. Troszkę przebrudzonego, samochodowego, ale... Muszę notować w aucie. W sumie? Ej! I wtedy faktycznie byśmy się obudzili z takim widokiem. No ale to jest plan bardzo dobry, może na kiedy indziej, bo mamy inne w tym momencie plany. Jedziemy zwiedzać Tak jak powiedzieliśmy dokładnie, wyruszamy do Karpacza, poznawać jego stragany, pierdoły i inne takie niepotrzebne. Tak, bardziej jako miasto, mniej tak górsko tym razem, bo poprzednio jak byliśmy, to na nartach i jedyne co zwiedziliśmy to kościół Wang. Tym razem lepiej chcemy poznać miasto, bo tak przy okazji, bo już dzisiaj mamy za sobą górskie wędrówki. Wspinaliśmy się na zamek, także musicie zobaczyć poprzedni odcinek. W Karpaczu, bo będziemy wchodzić na Śnieżkę. Tak jest. A tymczasem, musimy wyjechać. Nie wiem, w której minucie tego filmu dojedziemy do Karpacza, bo ciągle się czymś zachwycam. Na przykład teraz taki piękny napis Miłków, proszę Państwa. Idziemy dalej. Jest przeuroczy. Śnieżka przed nami, nasz jutrzejszy cel wyprawy. Nie wiem, na razie mamy zapał, mamy chęć. Natomiast jak będziemy gdzieś w połowie pewnie szczytu, to nie wiem, różnie może być. Ewentualnie wyskoczymy na lody śnieżne. Może być strach, może być kłopot. Weszliśmy chyba na Śnieżkę w podstawówce, no to głupio by było teraz się poddać i wjechać. Standardowy kadr z podróży, czyli tutaj jakieś piękne widoczki, a tutaj ładujące się sprzęty, akumulatory do aparatu, tutaj powerbank, do telefonu. Patrz, Śnieżkę widać, zobacz. I Śnieżka! Teraz to ładnie. To jest na razie objazdowa wycieczka po okolicach Karpacza. To już jest chyba Karpacz, bo pamiętam jak wjeżdżaliśmy. No, czy my w Karpaczu byliśmy swoim autem, czy? Nie, to jeszcze byliśmy chyba z rodzicami, a w sensie później też byliśmy z rodzicami Zakopanem, ale już naszym autem. Tak, to była pierwsza wyprawa. To jest nasza druga wyprawa samochodowa w góry. Wyskoczyliśmy z autka. Warto zaznaczyć, że w Karpaczu parkingi są płatne przez 7 dni w tygodniu. Czekaj, już się zakręciłam. Naszego parkingu. No nie, no. Szczyty widać tutaj. Nasza bryka będzie miała sobie. Tak, może sobie odpocząć. Ona też coś popatrzeć na widoczki. Sobie, a my zwiedzamy deptak. Taki budynek fajny. W Pajnicy spojrzeliśmy na ostatni otwarty czynny stragan z pamiątkami, ale oczywiście udało nam się coś upolować. Tak, no, myśleliście, że nic nie upolujemy, bo już wszystko zamkną? Nie, mamy. Oczywiście mogę Rafałowi pożyczać, ale myślę, że pokaż Grażyna tą swoją chustę górolską. Tada. Ale do nas tu. I co? Tak. I co? Na modelce ci się bardziej podobało, bo pokaż, taka połowie nie bardzo się podobało. Nie. Czemu ja powiedziałem, że nie bardzo? Ja tylko mówię, że... Na szczerze? No bez, to by się podobało. Chciałem powiedzieć, że bez szału, ale jak już to kupiłem, no to z szałem. No. Ale pasuje do Karpacza, poczekaj, zapozuj mi tutaj pięknie z Karpaczem. O. Jestem bardziej góralska. No, nie. Ale chustę masz w miarę ładną. Tutaj, o ile się dobrze zorientowałam, to jest teren szkoły i taki tu mają piękny, wymalowany Karpacz na murze. A tak wygląda Rafciu rozglądający się za ludźmi, z lodami, skąd oni je wzięli.
Przed chwilą mówiłeś chyba stamtąd, nie? Nie, bo by się roztopiły. No. A, bo z piekielnej? No jak to tak? Właśnie. Właśnie się zorientowałam, jak taka dama chodzi tutaj, proszę Państwa, z metką. Ale od czego jest mój MacGyver? Tylko proszę mi tu tego drogocennego materiału nie naruszyć. Sorry, bo mi upadło zaraz. O nie, zaraz będziesz plątać znowu warkoczyka. Dla odmiany dzisiaj się trochę powspinamy. Teraz zmierzamy w drugim kierunku. Sporo miejsc jest jeszcze pozamykanych, ale przypominamy, że my wybraliśmy się na zwiedzenie w czasie epidemii. W sensie w trakcie jeszcze, ale już gospodarka i turystyka troszkę bardziej się rozkręca. Także tutaj niektóre miejsca ma się zamknięte do odwołania. Ze straganu właśnie, że dopiero dzisiaj otworzyło. Tak, nie? Tak, że pierwszy dzień jest właśnie. O, mijamy nasz parking właśnie i zmierzamy jeszcze wyżej. Łoscy kowelowe. Właśnie to są łoscypki, a nie postypki, już w drugim miejscu widzę. Łoscypki. Sklep regionalny. Niestety wszystko zamknięte, ale to też ze względu na porę, bo jest już koło 20. No właśnie, nie wiadomo czy przez tą epidemię, czy przez porę, tak? No, ale i tak jest bardzo, bardzo przyjemnie na spacer. Bo tak naprawdę większość rzeczy była dzisiaj otwarta wcześniej. No, tak. Gastronomia to już jak najbardziej. Historyczny park miniatur, ale czy to jest tutaj, czy... Tam? Tak, tu są te miniatury, tylko że też czy jest czynne teraz. Też już pewnie zamknięte. Nie wiem, czy ja tu kiedyś nie byłam, albo w jakimś innym parku miniatur. Czekajcie. Nie, jest brama zamknięta już. Ale może coś podejrzymy. Czekaj. Nie, widać ławkę. Takie miniaturowe, że nie widać. Bo to moja rezydencja. Rafała. A, no właśnie. Taka miniaturowa. Karkonosze, tak blisko, tak bezpiecznie. A teraz mijamy jeszcze Torsaneczkowe, to jest sporo atrakcji. Chyba Western City też jest tutaj w Karpaczu, tak mi się wydaje. Też kiedyś byliśmy, ale też nie wiem, czy w tym konkretnie. O nie, teraz sorry, spadamy. Obowiązki podróżne. Kichuko wojna. Chyba żołnierzkę różową poduszkę. Dzień dobry. No to teraz Rafcie zaprezentuj, co ty dorwałeś na pamiątkę. Państwa, ja też upolowałem pamiątkę. Jak wiecie, ja prowadzę... Upolował potwora. Tak, taki notes uczniczy i mam tam taką super przypinkę z Irlandii, takiego z nauką tam nie ma wiele wspólnego. Nie. I stwierdziłem, że do tego notesu jeszcze jedną w takim stylu będę miał przypinkę. No Ducha się, gór. Tak pokazać, tak. Jak blogerka. Liczy rzepy mam. Jest, fajnie. Ducha. I mi się kojarzy fajnie, że ma te rogi, tak, że taki to, jak z Jeleniej Góry też przy okazji. No bo to jest, a w Jeleniej się zatrzymaliśmy. Najstarszy tego liczy rzepy jako demona jeszcze, mm-hmm. Takiego potwora. Także... Feski jeleń. Może być. I na dzień taki... dobry Reniferek na vlogmasy też jeleń, będzie pasować. Żaden jeleń nie chciał się z nim bawić. Mijamy teraz sobie tor saneczkowy i cały czas w górę się kierujemy spacerkiem. I co, jesteś w górach? Tak. I są różne. Jaki masz tło? Idę do ciebie, nad jezioro. Nie trzeba się wspinać. Zamknij drzwi kabiny. Nie ciekawy ten napis. Bo taki różny... Dziwne na pocztówce jest taki napis. I nikomu my to mamy wysłać. Pozdrowienia. O, kościół bank. Bank mamy. Przepraszam, zasłoniłaś. O, ale zwiedzenie szybko. Patrz, jelenia mamy. A może to jest ten liczy rzepa? Gdzie jest ten jeleń? Koło mnie. A, już poszedł. O. Albo jeszcze. Zapraszamy bardzo serdecznie do skorzystania z fotokabiny. O, strzygnij i ten śnieg. Przepraszam, ale to jest jedyna otwarta atrakcja. Ja myślę, że to ten duch gór nas wzywa, tak. Bo oboje słyszymy szum. Taki szum. Wodospadu. Ale słyszałam też wcześniej rozmowę, że o, jakie fajne zajączki. Siema. Tutaj, ktoś ma w ogrodzie wodospad. Gdzie ten wodospad jest? Okej, nie, to po prostu przepływa. Ale ktoś przed chwilą głośno rozmawiał o tym, że tu jest w pobliżu wodospad, w tym kierunku. Więc może to jest jakiś tam początek jego? Czemu się chyba aż tak daleko nie chce jednak iść. No weź. Już wystarczy, widziałem. Czekaj, może stąd będzie coś widać. Bo tutaj w pobliżu poprzednio jak przyjechaliśmy, byliśmy w okolicach Karpacza, to był wodospad Szklarki. Możemy zjeść lody? A są gdzieś otwarte? Tu jaki fajny karczma. Muzeum figur woskowych. No, parking taki jest też, patrz. Aha. A tu akurat taką czerwień miałam. Chciałam zobaczyć na kolor pasuje. W każdym razie do ogółu, nie? I na ciemnych też. No ładnie w tym. Ładny jest, no. Pokaż się w lustrze. O, nie widać. Jest spoko. Kurczę, fajne. Chyba wezmę.
No to co, do bankomatu? To zaraz przebiegniemy się. Nie zamyka pan jeszcze? Teraz takich porad praktycznych dla dziewczyn do zwiedzania. Jak ja się tu ustawiłam, wspaniale. U pana stargowałam troszkę za naszyjnik, taki piękny kamień. Jaspis. Także tutaj się trochę stargowałam, tutaj raczej wypłaci kasę. Nie, ja nie mogę tego mówić. Jaspis. Ale nie działa nam bankomat i Rafał mówi, że to znak. Ale chwila, Rafciu też szaleje. Proszę państwa, kupił sobie skarpety i to tak poszalał, że powiedział, że zawsze mam czarne albo granatowe i sobie kupił brązowe i to takie. Także, pa. Zamknięte. Miniu, bo to tutaj. Tutaj u takiego pana fajnego idziemy dokonać zakupu. Znowu nam tu szumi w głowie. No właśnie. Taki tu piękny potoczek strumyczek. Skądś to wypływa? Rwąca rzeka. Ale czysta. No. Spoglądam na te nasze pamiątki i ja nie wiem, co by nas musiało powstrzymać, skoro tylko trzy stragany były czynne i na dwóch coś kupiliśmy, ale tak stwierdziłam, że przecież szukam teraz uzasadnienia do tych zakupów i po prostu dzisiaj bym była zbyt ponuro ubrana i zobaczcie, miałam taką mało krzykliwą stylizację, także musiałam dodać troszkę koloru, więc dodałam jeszcze dwa. Rafcie tutaj. Tak, ja miałam tak mało krzykliwą, że kupiłem coś w tak samo ciemnym kolorze, jak wszystko to mam. Nie wypowiem się tej nazwy już teraz. Jaspis. Po tym, jak mi uświadomiłeś. Polityczny kamień bardzo. To nie ma takiego przekazu tutaj jakby. Trzeba znaleźć znaczenie tego kamienia, symbolikę. Strach to nosi. A jest piękny. No się zakochałam. I pan mi opuścił 2 złote, taka jest prawda. Powiedziałam, liczy rzepa, a Rafa powiedział, gdzie? I myśli, że to, ale to nie są te głowy. Bo to, więc nagram twoją reakcję na prawdziwego. W Ameryce i w innych Englishach, że jest show me your reaction. Movies. O. And now I will show my reaction na liczy rzepę dużego. Ale cię bankomat spoliglocił. Liczy rzepa. No. Show me your reaction. Wiesz, że ja mam takiego liczy rzepę przed chwilą kupionego. No właśnie ci chciałam powiedzieć, pani. No to identyko ma. No identyko, no tylko chyba trzeba tędy. To zrobisz mi zdjęcie z nim. Tak. Jezu, ty mnie namawiasz na zdjęcie? Chyba pierwszy raz w życiu. Tą broszką. Nie w tę stronę. Nie, nie. Przyłożę tą broszkę i będzie taki, wiesz, ten liczy rzepę. Tak, taki malutki, słodziutki i taki duży. Taki mały, słodziutki mój jest. Jest groźny i potężny. Mały, słodki, potężny liczy rzepa? A tu wielki, straszny i jeszcze potężniejszy. Jeszcze wam tak uwiecznie z bliska jego posępność, wrogość, złość, strach. Co? Co ty, Grażyna, robisz? Kocham cię, Rysio. Ty masz podwójny stosowanie tych skarpetek. Możesz się ogrzać. Widzę cię bardzo blisko teraz. Bardzo. Ale możesz też sobie to zawiesić i nosić sam. Nic nie widać. Nic nie nadążam kadrem. No, teraz mi mów. Jeszcze daj rękę. Daj rękę tu. Swoją. Jeszcze raz, no. Tu bardziej nagrywaj. No. Patrz. No, bosko. Taka ozdoba kurtki. Bosko. A ja sobie założę na szyję i nikt nie musi nic nosić. Tak. Super, super sprawa, naprawdę, dziękuję. A? Macie takie skarpetki tam? Nie chcecie tak mieć. Karkonoskie tajemnice również były oznaczone na mapce i też to jest jakaś atrakcja. Do gór, właśnie Karkonoskich tajemnic strzeże największa w Polsce 7-metrowa rzeźba przedstawiająca ducha gór. Multimedialna gra kostur. Ducha gór, kostur, magiczna harfa, taka pałka. Walońska Buga. Sztolnia i o tańczącym niedźwiedziu karkonoskie legendy. Codziennie od 10 do 18. Tak tańczy niedźwiedź. Chyba Kubuś Puchatek. Jak zje trochę miodu. I ja tylko przypomnę, że my generalnie po różnych miejscach tworzymy takie alternatywne przewodniki, których jest mało merytoryki. Mało jest takich w internecie. A sporo znajdzie jakiś rym do meteoryki i... Czego? Meteoryki? Meteoryki i... co ja mówiłam wcześniej? Śliwniki. Śliwniki. Niedaleko nas. Niedaleko od Ozorkowa są Śliwniki i tam też gramy nagramy alternatywne przewodniki. Subskrybujcie. O.
Bo czemu nie? Bo co? Żadna dla ciebie strata, a dla mnie zysk. Ktoś beknął. Lepiej nam wychodziły jednak narciarskie vlogi z Karpacza, mimo że uczyliśmy się jeździć tutaj. Ogólnie to wiemy, że lubicie takie podróżnicze vlogi. Gdyby nam się chciało, to może by były częściej. Ja mi się chce. Najbardziej. A mi się właśnie nie chce. Prawdopodobnie nie powinnam wam tego mówić w miejskim parku, aczkolwiek... Ej, patrzcie, czapkę ma. Czapkę ze skarpetkami. O, ta, tak. Po ile, paniusiu, te skarpeteczki? Drogo. No to ile drogo? Ile pan ma? Nic nie mam. No to nie ma skarpetek. Ale fajną masz czapkę z takiego... czegoś. Fajna. Sprzedam za 300. Nie chcę. 500 chociaż. No i to już koniec śmieszności. Idźmy dalej. Tak intensywnie myślałam nad czymś zabawnym, że aż padł akumulator i proponuję, Rafciu... Liczy rzepa, liczy sobie. No na scenę! Dawaj, rapuj na scenie! Wiecie, tak jest mało ludzi tutaj w okolicy, bo koronawirus i te sprawy. Dziękuję, że przyszliście na mój koncert. Dzięki! W czasach epidemii mało kto przychodzi na koncert. Bo jest koncert online, nas ogląda. Przybycie. Teraz zaczynamy karkonoski rap. Liczy rzepa. Rzepa sobie liczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Rzepa. To nie dwa żywo. Nie. A co? Nie. A to duch gór. Jo. Rzepa? Rzepa, pa. I papą. Rzucę ci skarpetkę na ten, czekają moje grupy. A, gdzie czekają? Nie wiem właśnie, gdzie. Wiesz co, ja widziałam gdzieś tam na taką. Bykały. Tu, Jezus Maria, tu widziałam takich dwóch. Stoi i stoją już tu, jeszcze przed koncertem tu stali. Nie zaczął leżeć, bo to... No, to też nie było śmieszne w sumie. No, nie wszystko musi być śmieszne, tak? Trochę powagi, życie takie no. Nie jest śmieszne. O, ogólnie. Tu jest jeden fan. Życie jest takie, a tu? Że jak się nie, nie myślałam, śmiejesz, że fanka, ale wąsy ma, więc chyba nie bardzo. Ej, bo ja merytoryczną płytę. Tak, przepraszam. Daję. Życie takie jest, że jak wszystko bierzesz na poważnie, tak naprawdę nigdy nie będziesz szczęśliwy, więc cieszmy się. Na przykład tu zobacz. Tak, zakopali faceta, tak? A on akurat wystaje się nie tylko cieszy. Tylko głowa. Ale no, a może ty byś się cieszyć. Jakby cię zakopali, tylko głowa jakby. Bardziej bym się cieszyła, niż jakby mnie całkiem zakopali. Dlatego ten jest taki zmieszany. Ej, jedźmy już z tego Karpacza. Już niedobrze mi to gadania mojego. Wcześniej wspinaliśmy się na wyżyny naszej kreatywności. Teraz już toczymy się w dół w poszukiwaniu lodów. W ogóle mam takie spostrzeżenie. Nie wiem, czy chcemy je słyszeć. Jak wchodziliśmy dzisiaj na... Gdzie my byliśmy? Zamek. Zamek Chojnik. Chojnik. To prawie wszystkie zamek. Pary, jakie mieliśmy, się kłóciły. Tak, tak. Ale my również mieliśmy takie my również momenty. Mieliśmy taki moment, bo po prostu jak człowiek jest zmęczony, zły i tak głodny i jeszcze brakuje mu toalety, to jest po prostu tak naprawdę prostą istotą, która... Myślę, że ta wypowiedź powinna być w poprzednim filmie. Się wszystko, tak właściwie bo bardziej. Bo dzisiaj tu nie tak. Jesteśmy jakoś wielce zmęczeni nie. Kupowaniem pamiątek. Nie, my już jesteśmy Karpaczu. Tak zmęczeni, że mamy dobry humor. Tak. Bo to jest następny to jest, etap tego. Tak. To jest taki fajniejszy. Tak. Myjamy jeszcze pamiątki u tego fajnego pana i tam jest karteczka, uwaga, 100 pień i pień jest niżej, że 100 pień. O, tu obok też jest. Dowód na to, że nie kłamałam. Takie żarciki. Lepsze i tak niż nasze. O, tu na przykład ta para nie wygląda, jakby się pokłóciła. Wiesz dlaczego? Tak. On wącha jej włosy, wiesz? Bo ona użyła takiego nowego szamponu o zapachu piwa i facet po prostu ten górol, wiesz, musi ją wąchać. Aha. Taka jest prawda. Może też sobie... Czekajcie, bo to się bardzo wywoli. Bardzo złego się wydarzyło. Ja nie wiem. Przepraszam. Ej, zwijają stragany, Ada. Zbliżenie. O, a gdzie? Dobra, zwijamy się. Nie, my już stwierdziliśmy, mamy jeszcze za 2 godziny zapłacone parking i będziemy siedzieć do końca. Wszystko zamkamy, będziemy siedzieć. Nie za to płaciłem, żeby teraz jeść. No. Jest tu taka piękna lodziarnia, kawiarnia, cukiernia, do której stwierdziliśmy, w sensie ja mówiłam, że chodźmy na loda gofra, a Rafał, że tak, będziemy szli z powrotem, to wejdziemy. Oczywiście zamknięte. Pozostaje nam
obejść się smakiem. Nie wiem, czy w Epidemie można lizać takie makiety lodu. Ja nie wiem, czy tak na co dzień można. Prawy do lewego. Kolego. Tutaj no, można wejść w czyjeś buty. Nie, przez chwilę poczuć się jak Bogdan Jankowski. Do tego. Nie, wszystkie prawe. Albo Andrzej Czok. Co? Czok. Nazwisko. No dobrze. Co? No co, nic. No nie chcę się, przecież nie śmieję się z nazwisk, tylko po prostu tak się zaśmiałem. Dziwny jest. Przymknijcie oko. On taki jest. O Jezu. Kozaczok. Co prawda dzisiaj już byliśmy w knajpce i sporo zjedliśmy, ale to było w poprzednim vlogu, więc czuję się usprawiedliwiona, żeby zamówić największą pizzę z bujnicką z oscypkiem. Wyszukaliśmy specjalnie taką, z takim dodatkiem i jesteśmy w pizzerii Diabolo. Show me your reaction. Co robi? Przesałem rękę. O kurwa, smacznego. Mamy Pizzerio. Sosik czosnkowy. A fajny taki gęsty. Pizza cudowna i zamiast słonecznika wybraliśmy pieczarki, żeby były jeszcze z bujecka. Z oscypkiem. Trochę się tak słoneczki. Lepsze pieczarki. Pieczarki. To zaakceptujemy na pewno. No. Show you my reaction. Powiem wam, że jedna z najlepszych pizz, jakie jedliśmy, a jemy dużo pizzy, więc często teoretycznie mamy okazję trafić na najlepszą na świecie, a to jednak ta jest. No weź! Nie, i to jeszcze był kawałek oscypka. Dobra. Nie, wędzonka. Się bardzo trzeba pilnować, tak? Ale też bardzo. Jest przeboska ta pizza. Jeszcze wam tu składniki przybliżę. Swoją drogą naprawdę każdy składnik tak jakościowo fajny, przynajmniej smaczny. Bardzo, bardzo. Jest ser, boczek, cebula, oscypek i zamiast słonecznika mamy pieczarki. Połączenie rewelacyjne. Czy ty też jesteś taki szczęśliwy? Tak, ta pizza była przepyszna. Ta wędzoneczka, ten oscypek. Wszystko po prostu kwintesencja smaku. Bardzo dobre. Opuszczamy już karpacki dep, tak. I zmierzamy do autka. Jaka ciemna ulica, nie? No. W takim ciemnym zaułku zostawiliśmy samochód. Co prawda jeszcze, jak mówiliśmy, że do końca zostajemy, no trochę wcześniej, jeszcze nie ma 23, ale już wyobraziliśmy sobie cudowny wieczór. A już jest po 22, więc nie, aż tak źle nie jest. Tak jest, tak jest. Także mamy jeszcze cały wieczór. Dojedziemy do Jeleniej Góry. Się tam zatrzymaliśmy. My musimy mieć siłę jutro, to nie mamy tak wcale dużo czasu. Tak, i niby i tak wcześniej pójdziemy spać. Ty, tam jest znowu jakiś ten, ale to już na terenie nie, jakiegoś już, hotelu. Widzę jakieś rogi, dzisiaj. Ale to rogi. Jakaś figura. Może będziemy jechać. Dobra. O, panie. Tak, bardzo ci do twarzy. W tej kurteczce. Najedzona, bo ja teraz to do mnie doszło chyba. Tak. Po raz kolejny, że przegięliśmy nieco z ilością. Szczerze? Właśnie w ogóle. Warto było. Ja nie. Nie? Ja jestem, ja jeszcze bym coś zjadł, ale dobra. Mhm. Ja mam inną pojemność. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Autko zaparkowane. Tutaj widać zapalone światło w oknie, to tuż obok jest nasz pokój. Ale tu pachnie pięknie tymi kwiatami. Co to jest za zapach? Coś, co tu rośnie. Nie, coś innego. O, tam takie ładne są. Nie mam pojęcia. To, nie wiem, co Magnolia to. Magnolia może. Też nie, też inne. Chyba. Pięknie pachnie. Poprosimy na czwarte piętro. Czwarte piętro, please. Pokój 413. Chwalę się, bo w końcu zapamiętałam. Tak, w ogóle właśnie byłam jak znak drogowy dzisiaj. Jak czarny. Chociaż nie, takie znaki nie mogłyby być takie kolorowe. Jeszcze pokażemy wam chwilę korytarz, jak wygląda. Taki o tak wygląda, można to buty sobie umyć. Myślałam, że do pokoju was jeszcze zaprosimy. Ja moje buty do kadru. A.
Ja myślałam, że tu jakieś urządzenie zostało od sprzątania, a to jest... O, ja nie zwróciłam uwagi. Nie, nie chcę tego. Boję się, żeby hałasował. Ja się boję, że mi zamokną buty. O, i że będą czyste, bo już... Tak, nie lubię czystych butów. Tak, dlatego przyjechaliśmy w górę. Jakieś... Niedobre, no bo... Albo nowe. Buty to się chodzi, jeszcze nie sprawdzone. A tak jest... Nie jesteśmy niesłuszni.